10 najważniejszych miejsc dla chrześcijan. 10. Jezioro Galilejskie. To właśnie z tego regionu, z nabrzeży jeziora, pochodziła większość apostołów Jezusa. Nad brzegiem także zostali oni powołani przez Jezusa Chrystusa. Również najsłynniejsze kazanie zostało wygłoszone na górze nad brzegiem jeziora. Tu także zapisały się w historii religii liczne cuda oraz wiele uzdrowień dokonanych na ludności rybackiej wiosek przez Jezusa. 9. Góra Synaj. Góra Synaj zwana także Górą Mojżesza, leżąca na półwyspie Syn w Egipcie Góra jest miejscem, gdzie według Starego Testamentu Bóg i Jahwe miał przekazać Mojżeszowi dziewięć przykazań w formule kamiennych tablic. Tu także Mojżesz zawarł z narodem izraelskim przymierza 8 Asysz jest miejscem narodzin świętego Franciszka oraz świętej Klary. To malownicze miasteczko znane jest także z międzynarodowego pojednania religijnego zapoczątkowanego przez Jana Pawła II podczas światowych dni o pokój. 7. Watykan. Początkową siedzibą papieską był Latern. Watykan wówczas stanowił miejsce pielgrzymek do grubu św. Piotra. Niedługo potem Watykan zaczął stawać się miejscem ochronnym dla papieża, aby w końcu oficjalnie stać się papieską siedzibą. W Watykanie znajduje się spektakularna bazylika św. Piotra, zbudowana w miejscu, w którym złożono relikwie świętego Piotra. 6. Medjugorje. leży w Bośni i Hercegowinie. To jedno z ciekawszych miejsc. Pielgrzymek, ponieważ wydarzenia, które miały tu miejsce przez Kościół, nie zostały ani odrzucone ani potwierdzone. Badanie ich autentyczności wciąż trwa. Niezależnie od tego jednak, miejsce przyciąga wielu wiernych. Relacje objawień przekazane zostały przez sześć osób. Początek miał miejsce w 1981 roku i według widzących, objawienia nadal tam trwają. 5. Betlejem to miasto w autonomii palestyńskiej. Od wieków kojarzone jest z kultem miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Nic więc dziwnego, że co roku przybywają to tłumy pielgrzymów, aby oddać się modlitwie. To właśnie tu, w półnaturalnej grocie mlecznej w Palestynie, mieści się Sanktuarium Maryjne. 4. Loreto rozciąga się w malowniczych Włoszech nad Adriatykiem. Licznie przebywający pielgrzymi odwiedzają tu sanktuarium Santa Casa. To tu miała się urodzić Maryja, tu miała się wychować i doświadczyć zwiestowania. Tu także, według legendy, mieszkał Jezus Chrystus. 3. Lourdes. Jest miastem leżącym w południowej Francji, mieszczące się tam sanktuarium Maryjne jest największym w kraju i jednym z największych ośrodków kultu Maryjnego. To właśnie w tym miejscu, w którym stoi dziś sanktuarium w 1858 roku, 14-latce objawiła się Matka Boża, dziewczynka usłyszała wtedy, jestem niepokalane poczęcie. 2. Jerozolima. Jerozolima to największe miasto i powiedzmy stolica Izraela. To wyjątkowe miejsce ważne jest nie tylko dla chrześcijan, ale także dla islamu, judaizmu i wielu innych religii. Dla chrześcijan ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie tam Jezus spędził ostatnie dni swojego życia oraz tam odbyła się ostatnia wieczerza oraz w końcu nastąpiła śmierć Jezusa Chrystusa. Jeden Fatima to właśnie tam wierni odwiedzają sanktuarium fatimskie, od wielu lat stanowi środek kultu maryjnego i jest celem pielgrzymek z całego świata. A wszystko swój początek miało w 1917 roku, kiedy to pomiędzy 13 maja a 13 października Trójca Małych Pasterzy z Fatimy objawiła się Matka Boża, ukazując trzy tajemnice fatimskie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!